olej krozetowy, którym nasączają te podkłady drewniane, jest substancją trującą. Dokładnie za płotem szkoły po prostu. No, nie wiemy już do kogo się zwracać. Radni naszego Ursynowa, uchwalili, że mają to rozebrać i natychmiast to wywieźć. Natomiast Rada Warszawy, w tym pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, wczoraj w dziennie TV Info podała, że budowa będzie nadal trwała, a oni postawią ekrany po prostu, jakby ekrany mogły zatrzymać smród. I ten cały smród będzie dolatywał tutaj do sal szkolnych, gdzie uczą się dzieci. Prosimy bardzo o pomoc, bo już nie wiemy, do kogo się zgłaszać, naprawdę. Są okazje różne. Na pewno są okazje. Trzeba tę budowę jak najszybciej wstrzymać, bo jest możliwość innej technologii po prostu, bardziej nowoczesnej, nietrującej. Chcemy metra, tylko chcemy, żeby nas nie truło po prostu. Po prostu zastosowany ten środek, który został wycofany. Unia zakazała go 8 lat temu. Oni psim swędem gdzieś to wynaleźli i tym właśnie smołują całe te podkłady. Przez całe lato tutaj tak śmierdziało, że nie dało się żyć po prostu. No ja mam małe dziecko i muszę z nim uciekać, bo się boję. Przy lesie kabackim. Dokładnie, trują też zwierzęta. Brak ptaków, ptaszyn żadnej prawie nie słychać. Nie ma tutaj zwierząt. Nie ma nic, nie ma. Ptaszki wytrute. Ewidentnie coś tu się dzieje po prostu i prosimy naprawdę o jakąś pomoc. No już bierzemy wszystkich, co możemy do tego, żeby nam pomogli przecież. Jesteśmy zatruci, tym bardziej, że to jest rakotwórcze. Dziękuję.